Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Wieczór z wróżką czas... Wieczór z wróżką. Kawę z wróżką czas zacząć. Mam nadzieję, że zaraz przybiegniecie, bo będziemy tutaj sprawdzać energetyczność normalnie wszystkich możliwych energetycznych rzeczy w tygodniu. I już zobaczymy co i jak się dzieje. Witam. Super, że dołączacie. Poczekamy chwileczkę. Ja sobie przytasuję karty. Wyjmę sobie może tym razem... Co sobie wyjąć tym razem? Może Lenormandy sobie wyjmę tym razem. Taka drobna zmiana. I sobie popatrzymy energetycznie. Dobry wszystkim. Dobra. Słuchajcie, karty trzeba przetasować. Co by nam odpowiedziały, jak będzie wyglądać energetyka tygodnia? Czyli każdy dzień jedną swą kartę będzie miał. Dobrze. Myślę, że możemy zaczynać. I zaczniemy od dzisiaj, gdzie mamy czwórkę pucharów. To jest trochę taki marazm, słuchajcie. Trochę możemy być malkontentami, trochę może się zadziać w ten sposób, że będziemy mieć podsyłane jakieś propozycje, a nam się trochę nie będzie chciało. Jest to takie lekkie wypuszczenie energii, zamiast w poniedziałek, kiedy to przeważnie zaczyna się ten taki zawodowy tydzień, gdzie dużo trzeba zorganizować, to będziemy tacy mech. I to nie jest, tu się nic złego nie dzieje, ale energii za wiele nie mam. I może też dlatego, że karty Lenormand pokazują, że pewne sprawy karmiczne, pewne odpowiedzialności, pewne rzeczy, które mamy do zrobienia, no takie, że trzeba je tam wygłaskać i ugłaskać, jakieś przeszłości, one mogą do nas wracać i też będziemy się zajmować rzeczami starymi, typu coś trzeba zamknąć, coś podsumować. I w zasadzie dlatego być może nie ma tej takiej nowej super energii, z tego względu, że i ułożyć stare rzeczy czasem zwyczajnie i po prostu trzeba. Także ten poniedziałek taki jest, bym powiedziała, na wykańczanie tego, czego się nie zdążyło dokończyć. Jeżeli chodzi o wtorek, to już tutaj taka iskierka nowych rzeczy przychodzi, paś monet, to tak mała fortuna, wnosi możliwości zawodowe, finansowe, jakiegoś dorobienia, dodatkowych finansów, postarania się o coś, co będzie dla nas typowo dodatkowe, więc myślę, że ten wtorek będzie bardziej rozruszany, też nie zły, ale bardziej rozruszany i tym bardziej, że faktycznie już pewnego rodzaju nowości mogą do nas przyjść. Oczywiście na polu rodzinnym, na polu gromady, na polu znajomych i przyjaciół, ale możemy mieć pomysły, możemy mieć jakieś spotkania, jakiegoś rodzaju rozmowy. Także ten dzień marsowy będzie sprzyjał wszelkiego rodzaju kontaktom. My będziemy silniejsi i mocniejsi, też nie będziemy tacy wpływowi, co da nam możliwości, żeby swoje zdanie przeforsować, ale kłótni w kartach nie mam, więc raczej bez kłótni, raczej tak zwane na spokojnie. Jeżeli chodzi o środę, pustelnik, coś ten tydzień, pierwszy tydzień czerwca, tak naprawdę spada nam energia. Ale słuchajcie, idzie faktycznie do nowiu, więc faktycznie mogą być takie lekkie spadki, bo no ale z drugiej strony lepsze chudnięcie, o, na tej zasadzie, więc to się umniejszają się pewne rzeczy. Ale z drugiej strony pustelnik to też nauka, to też wyizolowanie się ze środowiska, owszem, ale na własne życzenie po to, żeby poczytać tę książkę, po to, żeby dowiedzieć się czegoś, nauczyć, zdobyć wiedzę, przemyśleć, odsapnąć od ludzi. Także mimo iż środowy dzień powinien być taki wow, handel, tak, to jest Merkury, to ten środowy dzień będzie taki malkontencki. A to też środa, mały piątek teraz, z tego względu, że mamy w czwartek wolne ustawowe, więc może się tak zdarzyć, może się tak zdarzyć. A w Lenormand, no właśnie, spotkania towarzyskie, plotki, ploteczki, możemy się czegoś dowiedzieć. Karta ptaków
w kartach Lenormand właśnie mówi o takich merkurycznych. Ptaki są merkuryczne, to jest powietrze i plotki, ploteczki tutaj się zadziewa, gdzieś tam coś się dowiemy, coś przekażemy, ale wszystko w takiej miłej, fajnej formie. Nawet jeżeli my będziemy się izolować przy tym pustelniku w ramach swojej mądrości i chilloutu, to i tak do nas docierać będą pewnego rodzaju informacje, a co z tym potem zrobimy, to od nas zależy. Dopiero aktywność pokazuje się mi w czwartek, jeszcze w asie, czyli tak naprawdę jeszcze w potencjale, a niekoniecznie w jakimś, Bóg wie jakim rozwoju, ale już zaczyna się dużo nowych rzeczy, pomysłów i aktywności. Czwartek dzień jowiszowy powiększa pewne sprawy, więc można. A przy karcie księżyca to i wszelkie rytuały, i nasza intuicyjność ruszona, i kobiecość może w bardzo dobrych aspektach w ten czwartek funkcjonować. Myślę, że jeżeli mamy asa buław i kartę księżyca, to tak naprawdę w bardzo dobry sposób możemy na przykład starać się o zajście we wciąże. Także jeżeli macie tutaj jakieś kłopoty, to czwartkowo zadziałać należałoby. Piątek. Uwaga na złodziejstwo. Złodziejstwo może być torebkowe, portfelowe, domowe, ale również energetyczne, ale również mentalne. Więc wszystko, co jest wasze, powinno być mentalnie zachowane. To tak jak ostatnio, teraz już od jakichś 2 lat, wszystkie zdjęcia, które robimy, umieszczamy, staramy się opieczętować znakiem pentagramu, że jest to jakby nasze wytwórstwo, tak? Natomiast tak 2 dni temu patrzę, a ktoś ogłasza, że będzie robił rytuał na pewnej grupie, a tam patrzę, mój nóż egipski, mój turman, jeszcze tak patrzę, nie wierzę, mówię, kurde, znam to, znam te przedmioty. To napisałam, że naprawdę można z Pixabay wziąć darmowe grafiki albo ewentualnie zrobić zdjęcie swoich ołtarzy bądź artefaktów, jeżeli się je posiada, jak już się ogłasza, że się robi rytuały, więc tak, to było nasze zdjęcie, jeszcze nie opatentowane pentagramem, ale tak było, więc takie złodziejstwa również się zdarzają. Ja nie sądzę, że to było robione typu specjalnie, tylko tyle, że no trzeba zwrócić na to uwagę. A karta kwiatów, karta bukietu mówi o fajnych prezentach, mówi o fajnych możliwościach. Więc z jednej strony trzeba mieć oczy dookoła głowy, jeżeli chodzi o piątek, natomiast z drugiej strony przyjemnie, miło i sympatycznie, rodzinnie również, z dobrymi wiadomościami może się ten piątek nam przydarzyć. Sobotek. Sobotek malkontencki, lękowy, depresyjny, ze złymi nastrojami generalnie. I oczywiście, jeżeli ja mam energetykę dnia, to nie oznacza, że my musimy wszyscy paść, ale zdając sobie z tego sprawę, możemy przygotować sobie coś do odpoczynku, coś dla siebie fajnego, tak żeby polepszyć sobie nastrój, żeby niekoniecznie ulegać lękom, depresjom i jakimś smutkom. Nie trzeba wykrzesać z siebie tą iskrę, no będzie to trudniejsze przy takiej energii, ale nie niemożliwe. No i możemy spodziewać się wizyt, odwiedzin, pci przeciwnej albo mężczyzn, którzy niekoniecznie afektami, ale może z jakimiś biznesowymi sprawami mogą również do nas przybądzić, bo jak już przybądą, to z różą w zębach. Nieważne, takie skojarzenia z różą w zębach. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące niedzieli, z jednej strony seksualność, spoko. Czyli jak statystyczny Polak raz w tygodniu, ale zawsze. Ale z drugiej strony też jest intensywność działania, więc tak jak sobie przygotujmy taki chillout w sobotę, to w niedzielę możemy odrobić pewne rzeczy, szczególnie domowe, bo i dlaczego nie? Tym bardziej, że sprawy dzieci, sprawy małoletnich, sprawy dotyczące naszej rodziny mogą zająć pierwsze miejsce i ta niedziela będzie poświęcona takim tupnięciom i jebnięciom, żeby poustawiać wszystko do pionu. Także tak to wygląda energetycznie.
Słuchajcie, tuż po programie zrobię pogotowie run i żywiołów na ten tydzień, więc jak zwykle będzie umieszczone wszędzie, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, także w ten sposób będziemy działać. To pogotowie run i żywiołów jest po to, żeby znak żywiołu i znak runy dla konkretnych cyfr numerologicznych towarzyszył, był, wspierając nas, tak żeby się w sobotę ta dziewiątka mieczy nie musiała zrealizować. Także to zawsze sobie tam możecie gdzieś na udzie, na nadgarstku namalować i też będzie zacnie. Dobrze, słuchajcie, skoro już jesteśmy, to kolejna kolejność po energetyce jest zapalenie świecy w intencji bardzo dobrego tygodnia. Także jeżeli jesteście tutaj z nami i macie możliwość odpalenia chociaż niewielkiego, patrzę co kot robi, ale niewielkiego podgrzewacza, to zapraszam serdecznie. Jeżeli nie, to podłączcie się do naszej świecy mentalnie, po to, by w ten tydzień darzyło nam się, żeby żywioły nas prowadziły, żeby było mocno, intensywnie, pozytywnie, żeby wszelkie przeszkody niwelowały się pod naszymi stopami, żebyśmy mogli oddychać spokojnie, spać spokojnie. I to jest taka nasza poniedziałkowa ofiara na nadchodzący tydzień, żeby nam się dobrze i cudownie działo. No i mam nadzieję, że azalisz i tak będzie. Dobra, jak ktoś ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to niech wypisuje tutaj na czacie i pamiętajcie, że jeżeli robimy dla kogoś, to tylko za pozwoleniem, jeżeli dla siebie musimy być pełnoletni i dostajemy przesłanko urodzinowe i zobaczymy, kto tam urodzinować w tym tygodniu będzie. A ja w międzyczasie będę tutaj działała wszelkiego rodzaju ogłoszenia. Przede wszystkim chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie życzenia, wszelkie kartki. Ja te kartki mam zebrane w jednym pudełku i myślę, że poczekam jeszcze jakieś 2 tygodnie, bo zważywszy na pocztę, która to donosi w różnym tempie różne rzeczy, to te 2 tygodnie to są takim bezpiecznym tematem i ja po prostu zrobię losowanie z tych kartek osoby wygranej, która wygra niespodziankową paczkę, to się skontaktujemy, weźmiemy adres i będziemy paczkę niespodziankową wysyłać. Także to tak, ale poczekamy, bo wiem, że jeszcze ktoś mówił, że wysłał, jeszcze nie doszło, a chciałabym, żeby to podochodziło, więc tak, ja o tych kartkach pamiętam. Rozwiązanie konkursu, myślę, że tak za 2 tygodnie to przygotuję sobie karteczki z imionami, nazwiskami, kartki Wam pokażę, a karteczki będę miała do losowania, więc tak zrobimy, jeszcze wyczekamy, bo jeszcze tam, no właśnie, Gaja mówi, że idzie karteczka, no dokładnie. Dobrze, widzę, że ktoś ma urodzinki. Tak jest, Marek za pozwoleniem. Dla Marka. Tak. Dla Marka za pozwoleniem, super. No jeszcze ja, jeszcze moje do 3, no mówię, że tak to może wyglądać. Dobrze, dla Marka za pozwolenie. Jak powinien postępować w głowie? Marku, cesarzowa, odkryć swą kobiecą naturę, kobiecą intuicję i cesarzowa nie mówi o tej, kobieta musi być łagodna, cesarzowa mówi o tym, że ta kobieca strona ma być również mocna, emocjonalnie zwarta, silna i potężna, żeby nie rozwalały cię emocje. Ma być konkret. Facet ma być konkret, ale jego kobieca emocjonalna strona również ma być konkret. Głowa ma być ułożona. W sprawach sercowych pewnego rodzaju łagodność, ale nie przesada. Więc tutaj przede wszystkim te 2 karty pokazują pracę nad emocjami. A w działaniu kolejna królowa, tylko królowa była. Zobaczcie, mam być łagodny, ale zwarty. Wrażliwy, ale silny. A tutaj to jest taki jebut energetyczny, gdzie mam działać z wszelkimi moimi intuicyjnymi pomysłami w tym roku. Także kieruj się swoją kobiecą intuicją, dlatego że można dobrze na tym wyjść. I słuchajcie, teraz już dodatkowo do przesłań będą przesłania, bo to są karty przesłań, kart słowiańskich, które Wam na Instagramie pokazałam. I będziemy je na Instagramie również rozkładać. Także zobaczymy dodatkowo dla Marka. Szczęśliwa.
Równowaga ducha i materii, spełnienie marzeń, poczucie mocy. Prawdziwe spełnienie przychodzi w równowadze ducha i materii. I owszem, jestem się w stanie z tym zgodzić, dlatego że jak jesteśmy w równowadze, to nie przesadzimy z niczym. Kto tam dalej? To jest Ela Nama. Coś takiego. Dzień dobry, ja mam dziś urodziny. Ela Nama. Okej. Okay. Ela Nama. Przesłanie, przesłanie. Już kasujemy i przesłaniujemy. I mamy tak. Jakie cele sobie wyznaczysz, takie cele jesteś w stanie osiągnąć. Nawet jeżeli wydają się mało realne, dążenie do nich przyspieszy drogę do realizacji. W sercu bądź jak królowa mieczy. Twarda i zimna, ja nie mówię bijąca i karząca, ale zadbana w swoich emocjach i odporna na ludzkie idiotyzmy. Natomiast we w działaniu mamy króla monet. Czyli jak już będziesz silna, celowa, to wtedy wszelkie materialne idee i pomysły mogą się u Ciebie świetnie zrealizować. Czy układ urodzinowy na sklepie można zamawiać? Tak. Jest na sklepie, można zamawiać, aczkolwiek czasem się czeka, bo wiecie, że ja muszę dosiąść tak naprawdę. Dobrze. Kapustka, gotowość na nowe, odpuszczenie i wdzięczność. Pokaż całemu światu, że jesteś gotowa na zmiany. O, super. Dobrze. I to jest Dorota, 1 czerwiec, 8-8. Dorota, przesłanie dla Doroty jutrzejszej, solenizantki. Super. Dzień dobry, dzień dobry. Mało widać, ja mam takie literki. Coś tam widzę, ale niewiele. Dobra. Łagodność nie oznacza mymułowatości. Głowa powinna być emocjonalnie ułożona, ale dla mojego dobra, bez szkody dla nikogo, a nie z dobrem dla wszystkich, a z równem dla mnie. Ma być w tym równowaga. Serce. Serce w przyjaźniach, w lubieniu, ale i w aktywności. Nie trzeba od razu wywalać emocji, można być fajnym, błyszczącym człowiekiem, ale niekoniecznie wszystkim opowiadać swe wewnętrzne dramy. Taka przyjacielskość, ale na wesoło. A w działaniu zadbaj o równowagę finansową, inwestowanie w siebie, inwestowanie w ogóle, dlatego że to może być dobry rok na pomnażanie majątku. Jeżeli się kurczowo nie trzymamy, nawet nie pieniędzy, tylko czasem matryc pod tytułem boję się, bo wszyscy się boją. I mamy lalka na zamąż pójście. Gotowość, bliskość, praca nad sobą. Wszelkie zmiany zaczynaj od siebie. To pomoże Ci otworzyć się na miłość. Bardzo fajne, ładne. Tutaj YouTube nie będzie widział przesłanie lalkowe. Pamiętajcie, że lalka na zamąż pójście w tych czasach nie musi oznaczać, wiecie, kajdanek zamąż pójścia, tylko otwarcie się właśnie na sprawy miłosne. Czy jeszcze mamy jakieś urodziny? Tak, tak, tak. Jest całe mhm. Mnóstwo. Małgorzata. Małgorzata 2 czerwca. Dobra, Małgorzata. Zobaczcie, wszyscy się urodzili w tym czerwcowym tygodniu normalnie. Małgorzata. W głowie. Jeżeli wyznaczysz sobie kierunek, to intensywnie i szybko podążaj w tym kierunku. Z tego względu, że rydwan zawsze daje nam ten rozpęd i możliwości w działaniu. Jeżeli chodzi o serducho, unormuj i oddychaj. Mogą targać Tobą emocje, ale niech zewnętrze tego nie widzi. Masz być spokojnym, zrównoważonym człowiekiem. A jeżeli chodzi o działanie, karta śmierci mówi zmieniaj. Nawet jeżeli mają być to zmiany stresujące i radykalne, dlatego że możesz przy tym osiągnąć sukces. I wszystko. Dzień i noc. Dualizm światła, cykliczność, przemijanie. Odetchnij z ulgą, bowiem wszystko w tym świecie przemija. No moja mama zawsze mówiła, ty się nie przejmuj, bo to, co dobre przemija, to, co złe przemija, trzeba pracować na to, żeby mieć odczucie dobroci. Dzień i noc, taka żadanica, to tak jak nasze lusterka, dzień i noc. Kto był na magii luster, ten wie. Gdzieś ta sama głęboka, ludowa, magiczna energia.
Kto tam jeszcze? Chyba właśnie już tu wysłałam pytanie, czy wszyscy? Dobrze, jeżeli komuś się przypomni, że ma urodziny od dzisiaj do niedzieli, to piszcie na czacie. Jeżeli dla kogoś, to za jego pozwoleniem. Jeżeli macie minus 18, to nie. To tak, dobra. Także no, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, prezenty, kartki i w ogóle, i w ogóle. Ja jestem średnio taka życzeniowa w ogóle i także tam, no ale dziękuję bardzo serdecznie, bo tutaj widzę, że było spięcie i to wszyscy się spięli, tam normalnie tysiące życzeń, super. Niech Wam się normalnie po trzykroć dobre życzenia zwracają, jakkolwiek to nie zawsze. Kilka rzeczy jest, słuchajcie, do zapisania w swoich kalendarzach, więc jak macie kalendarz, to chciałabym, żebyście sobie pozapisywali terminy, bo parę rzeczy będzie działo się na kanale i lepiej wiedzieć wcześniej, żeby ustawić się do tego wszystkiego. Słuchajcie, w czwartek teraz mamy pierwszy czwartek miesiąca, więc o godzinie 21 będzie miał miejsce rytuał zdrowotny, który jest rytuałem darmowym i jedyny taki winkiel jest tym, że wchodzicie z linka, który będzie na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny. Dlaczego z linka? Dlatego, żeby nam obcy na YouTubach nie przeszkadzali. Kto jest w szkole, ten jest aktywny i uczestniczy. To i ten link, także można wyczekiwać koło 21 tego linku. Potem w ciągu 2 minut ten rytuał znika z linka, więc już nie można go odtworzyć. Trzeba być na bieżąco, dlatego jest ważne, żeby teraz w ten czwartek zapisać, że ma miejsce rytuał zdrowotny. Link na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny. Kto nie wie, to jest grupa na Facebooku, gdzie służy mi najczęściej jako grupa ogłoszeniowa. A propos grupy, tam wy czasem wrzucacie jakieś tam swoje spostrzeżenia czy zapytania, aczkolwiek nie jest to grupa tak jak są różne grupy ezoteryczne, że tam każdy pyta i każdy odpowiada na wszystko, dlatego że ja tę grupę nie z myślą wymiany informacji pod tytułem wszyscy będą się mądrzyć, nie wiadomo, jest nas ponad 7 tysięcy osób, kto co wie albo jakie ma intencje. To jest grupa stworzona po to, żeby zjednoczyć nas w jednym miejscu, żebyście wiedzieli, co się dzieje pod moim prowadzeniem, dlatego to nie jest tak, że tam jakieś wielkie wiadomości będą, czy cokolwiek innego, ale najważniejszy post na tej grupie to są ogłoszenia tygodniowe, które wczoraj o godzinie 2 w nocy zmieniłam, więc już są aktualne i tam w tych, słuchajcie, muszę, bo wiecie, że ja po turecku, są już aktualne na ten tydzień, więc możecie sobie spokojnie je zawsze wejść i poczytać, jeżeli Wam się coś pomyli, a kajetki mają być wypełnione rzeczami, którymi działamy. Jak wiecie, maj, czerwiec, lipiec i sierpień to dla mnie są takie wakacje od dekretów, wakacje od wielkich rytuałów, więc tego nie będzie, ale rytuały i tak są, ponieważ i są święta, i właśnie ten zdrowotny, i rytuał tygodniowy, czyli błogosławieństwo tygodnia, którego nie było w moje urodziny, ponieważ pomyślałam sobie, hello, Wiśniewska, i tak nic nie robiłaś w tą niedzielę, tylko jakieś rytuały i różne zapiski, dekrety i w ogóle, to chociaż odetchnij. No więc odetchnęłam, a zrobiłam o godzinie 22:30 program. Więc słuchajcie, pomysły są fiśnięte, ale tak to u mnie bywa. Więc na grupę o tyle warto się zapisać, o ile nas jednoczy jako grupę, natomiast na pewno nie jest to grupa po to, by były tam wiadomości, bo ja muszę nad tym panować. Ja widzę, co dzieje się na innych grupach, ale to przykład nawet nie ezoteryczny. Grupa z pieskami i z kotkami. A propos kotów wychodzących. Dramat. Chcesz je zabić, ale niech wychodzą, w ogóle już nienawiść się sieje, po co mi to? Ja tam rządzę, moje królestwo, ma być święty spokój, jest to grupa ogłoszeniowa, kropka, twardą ręką rządzona, tam nie ma demokracji, tam króluje Wiśniewska. Oczywiście czasem zdarzają się posty, czasem zdarzają się jakieś rzeczy, każdy post, pamiętajcie, każdy post jest przepuszczany przez nasze ręce, czyli moje i adminów, i tak naprawdę nie wejdzie tam nic, co nie jest przez nas przepuszczone, nawet jak Wam specjalnie ja osobiście tym palcem, właściwie tym, wpuściłam post a propos wiecie czego, pani oburzonej
Także po prostu po to, żebyście widzieli, że tak raz na tydzień zdarzają się takie panie oburzone. Sama chciała wpuścić ten post na szkołę, ja tylko zatwierdziłam. To nie był przypadek, bo dużo osób mówi, a zobacz, co się okazało na szkole, coś tam. Nie. Tam każdy post jest zatwierdzany to przeze mnie. 24 godziny i po prostu drama. Tak, 24 godziny był, potem go ściągnęłam. Dora mówi, ja tu rządzę i basta. Tak, dlatego, że ja biorę odpowiedzialność za waszą energetykę. Za wasze. Wielu osobom się to nie podoba, to wychodzą z grupy, w porządku, ale to ja biorę odpowiedzialność za interpretację, a nie czy ta runa się nada do czegoś. No jasny gwint, i zaraz się odezwie 100 tysięcy fachowców od runu. Hello. Albo czy coś tam, coś mało mógłby ktoś zinterpretować, jajko nie. Od interpretacji jestem tak ja. Tak samo jak was bardzo uwielbiamy, także nie udostępniajcie też postów z innych grup. Z innych grup nie udostępniamy postów. Jeżeli jesteście na innych ezoterycznych grupach, możecie zobaczyć, że w zasadzie nie ukazują się tam moje ogłoszenia, co ja robię, albo że jakiś film jest. Nie, ja pilnuję swojej grupy, swojego targetu, swoich jednorożców, swojej stajni i dlatego też nie wpuszczam postów z innych grup, nawet jeżeli są mądre, bo nie wpuszczam, dlatego że ja nie robię i nie wpuszczam. I tyle. Mi się podobał Beata. Nie, też nie poobrażał, nie? Ale nie, to nie ma co się obrażać. Dlatego mówię, ja biorę odpowiedzialność. Nie będzie mi nieznany obcy interpretował. Jest mnóstwo ezoterycznych grup, wszyscy się mogą wykazywać gdzie indziej. Tutaj niestety ja biorę odpowiedzialność za prowadzenie tego przedsięwzięcia tak naprawdę energetycznego. I dlatego tak jest. Jeżeli nawet jest jakiś post, na który ja chcę się wypowiedzieć, to wpuszczam, wtedy się wypowiadam i tak jest. Dobra, bo tu się o grupie rozgadałam. Czyli kajet, czwartek, 21, rytuał zdrowotny. Kto nie bierze udziału, będzie miał świadomość, że wieczór z wróżką odbędzie się później. Tak, dlatego, że będę zajęta rytuałem zdrowotnym. Jak to wygląda? Proste zaklęcie, proste czynienie, potrzeba po prostu mieć świecę. Wypisujemy na czacie to, czego chcemy się pozbyć. Co miesiąc będziemy zmieniać to, czego chcemy się pozbyć, co chcemy uzdrowić. Jak skończą nam się dolegliwości, można zacząć od nowa, abarot, nie ma problemu, ale dlatego jest ściągany, żeby nikt tam po prostu nie miał do tego dostępu. Zwyczajnie. Gabi mówi, w paru grupach byłam z ciekawości, ale zostałam na dwóch, w tym na naszej szkole. To znaczy, wiesz co, ja jestem w paru grupach, wyświetlają mi się posty, bardzo rzadko się uaktywniam, chyba że już się wkurzę, a bywa, bo są mądrości, jak z tą białą szałwią. No. To aż na naszej grupie zrobiłam z tą białą szałwią, bo jak się naczytałam na 5 grupach o tej białej szałwie, jakie to jest zło, a w ogóle zło, ja sobie myślę, ludzie, co wy wiecie o zabijaniu, w ogóle... Idźcie. Czakry też idźcie likwidować w ogóle. Idźcie w te nowości, bo starości są w passé, faux pas i żenadeu normalnie. Dobra. Wpisujcie sobie w kajet kolejną rzecz. Proszę, wpisujemy w kajet. No. Godzina 14, 5, czyli w sobotę, robimy talizman podróżny. Do talizmanu podróżnego potrza. Ja wam pokażę, jak on wygląda. Dla tych, których... Tak, i Anna, można do tego. Tutaj dziewczyna się pyta, znaczy można do grupy. Do grupy trzeba dołączać, słuchajcie. Tak, ale też są Znaczy inaczej, jak ktoś nie ma zdjęcia profilowego i ma na przykład same krzyże katolickie w postach, to napiszcie, że jesteście nasi, tylko robicie zmyłę jakąś, bo wtedy nie wpuścimy, nie? Także tak. A no i powyżej 18 roku życia. Dlaczego? Ja już wam mówię, nie żebym ja lekceważyła młodych jednorożców, dlatego że sama bardzo wcześnie, tylko matka mnie wprowadzała, ja miałam mistrza w domu. Nie, żebym lekceważyła, ale z punktu widzenia prawnego nie mam ochoty się potem tłumaczyć za jakąkolwiek odpowiedzialność, nie moją, czy finansowo, czy cokolwiek. Także tak, słuchajcie, talizman podróżny. Talizman podróżny polega na tym, iż potrzebujemy 4 kolory filcu. Jak nie macie filcu, ja robiłam kiedyś z kartonu, autentycznie. Ale potrzebujemy czerwony dla ognia, żółty dla powietrza, zielony bądź brązowy dla ziemi i niebieski dla wody. I słuchajcie, małe lusterko okrągłe, jeżeli nie macie lusterka, to można folię, tą taką złotko od czekolady. Kupcie se normalnie czekolady toffee, zeźrijcie se na intencję dobrego talizmanu, weźcie sobie okrągłą tekturkę, monetę i se tym złotkiem obłóżcie, bo to też jest powierzchnia lustrzana i będzie działać. Wszystkie cekiny,
to też jest powierzchnia lustrzana, będzie działać. Koraliki dla ozdoby nie są ważne w tym. Ja mam wieszadełko i ten talizman podróżny przyda nam się, przypuszczam, no teraz mamy troszeczkę lżej, możemy podróżować, ale jeżeli Wam ktoś wyjeżdża albo coś możecie zrobić w prezencie, będziemy szyć. Będziemy szyć rytualnie, czyli otworzymy krąg, wezmiemy żywioły, będziemy szyć, zamkniemy krąg, podziękujemy. O, dokładnie tak, więc warto się przygotować i piszcie tam w kajetach. Godzina 14, sobota najbliższa, talizman podróżny. Ci, którzy byli na Magii Luster, piszą jeszcze godzina 12, tajne przez poufne, spotkanie w wykonaniu luster czterech żywiołów. Tak, czyli będą potrzebne cztery lustra, najlepiej kwadratowe. Co muszę popatrzeć, gdzie mam, bo sama będę miała 500 tych wszystkich luster, żywiołów i wszystkich, ale z Wami będę robić. Także tak, to jest kajet. Dobrze, przewracamy teraz strony i piszemy w kajecie czwartek, 10 czerwca, nów czerwcowy, gdzie ogłoszenia będziecie mieli wrzucane co dwa dni, ale przypominam, koszt 22 zł, spotykamy się, czynimy wspólnie o godzinie 21 i będziemy oczywiście oczyszczać się z miesiąca, który minął, po to, żeby nie nadzlecz czyści stanąć przed kolejnym miesiącem, więc warto. Dobrze, i kolejna rzecz, przewracamy teraz miesiąc w kajecie, przewracamy i szukamy 10 lipca, sobota, astrologia, słuchajcie. Astrologia. Anna mówi, Magię Luster odpuściłam, bo nie znalazłam. Czy będzie jeszcze kiedyś? Magia Luster była płatnym webinarem. Czy będzie jeszcze kiedyś? Tego nie wiem, bo mam 1000 rzeczy Wam do przekazania, 1000 pomysłów na webinary, więc wiadomo. Magia Luster nie jest do kupienia na sklepie, bo jest Magią Luster i nie chciałam jej sprzedawać. A astrologia też nie będzie do kupienia na sklepie, więc kto będzie, ten będzie. Z tego względu, że to ja organizuję, ale nie ja prowadzę, więc to nie jest mój kurs. No, a ja chciałam mały tip tak, sprzedać. Jeżeli ktoś szuka bieżącej polecajki typu, jak ty polecasz w tym tygodniu, to przeważnie jest zakładce nowości na sklepie. Ale w ogóle ja ogłaszam, teraz mamy pierwszy, zaraz mam, jutro mamy 1 czerwca. Kurs astrologii jest 10 lipca. Tak, miesiąc i 10 dni. Ogłoszenia są wrzucone raz na tydzień. Ogłoszenie podwieszone tygodniowe jest na szkole, gdzie są opisane co i jak. Więc tu z linkiem nawet do zakupu webinaru. Słuchajcie. I teraz tak. Koszt webinaru jest 60 zł. Kupujecie przez sklep. Jest link do tego na szkole. I ja mam tutaj, co będziemy robić, natomiast to nie jest, bo to jest webinar, czyli 3 godziny, to nie jest kurs, więc my nie zrobimy w ten webinar wszystkiego, ale umówiłam się z Agnieszką, że iż mamy 9 punktów, więc zrobimy po 3 punkty, bo ona chce z ćwiczeniami. Zobaczymy. Ja jestem ciekawa. Z ćwiczeniami to ja jeszcze nie miałam. Może być ciekawie. I mamy takie moduły. Właśnie jest taki wstęp do nauki astrologii, no wstęp w astrologię, wiecie, wow. Budowa horoskopu, żywioły i jakości, znaki zodiaku i ich budowa, planety, aspekty planet, osie horoskopu, domy, krótka instrukcja interpretacji horoskopu. Więc ja myślę, że po tych 2 łamane przez 3 spotkaniach, zobaczymy jak nam pójdzie, bo to też zależy od grupy wszystko, to tak naprawdę. Jesteśmy w stanie usiąść z notatkami i sobie wydrukować z Urani horoskop krótko zinterpretować horoskop swój, bliskich osób. To jest zawsze przydatne, bo to pokazuje tendencje, cechy charakteru. Ja może nie będę, znaczy ja, no może, ja na pewno nie będę astrologiem, ale jeżeli jestem zainteresowana, to można przebadać taką osobę pod kątem takich rzeczy ukrytych, których na pierwszy rzut oka nie widać, dla własnego bezpieczeństwa nawet, po prostu. Myślę, że będzie super. Słuchajcie, myślę 2-3 spotkania, więc jeżeli to jest 60 zł, to mam 120-180 zł za pierwszą podstawę kursu przy paru fajnych godzinach. Myślę, że bardzo warto. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo to wiecie, nigdy nie wiadomo na pierwsze. Natomiast na pewno nie będzie do kupienia. Jaka jest przewaga webinaru
i kursu takiego online. Słuchajcie, jak ja byłam na kursie zwykłym, to ja zapisałam, to były dwa kursy po dwa dni, bo to trzeba wolniej nawet, tak Wam powiem, bo to trzeba zdążyć zapisać zwyczajnie, bo niciorta nie można do tego wrócić. Natomiast tutaj możecie przez tydzień sobie tą wiedzę przyswoić, przepisać, pokolorować te notatki nawet. Potem zrobimy jakąś przerwę, może w kolejnym miesiącu kolejny, żeby tak miesiącami fajnie było, bo nam zostanie sierpień, wrzesień, nie, to tak, wiecie, co miesiąc, żebyśmy mieli fajną ciągłość. Macie tydzień czasu dostępu, więc to jest, ja jestem tak podekscytowana na kurs astrologii, że znowu, ja to i tak będę na bieżąco pisać, bo ja potem znając siebie to w ogóle nie odtworzę, ale ja szybko piszę, więc ja to jestem zupełnie inny człowiek, ja jestem wyrobiona w notatkach, ja mogłabym być stenopistką w sądzie, naprawdę, wszystko bym nadążyła, jeszcze tutaj ktoś kichnął z boku. Autentycznie, ale to ja, natomiast ludzie generalnie mało piszą, więc wiem jak to jest, możecie sobie to odtworzyć przez tydzień potem. Kurs nie będzie absolutnie dostępny na sklepie, bo nie jest mój, więc kto będzie, ten będzie. Macie miesiąc czasu, to jest, wiecie co, ja Wam powiem tak, odłożyć dwie dychy przez tydzień i macie już na dwa moduły, tak naprawdę. Także tak. Teraz tak, dziewczyna, która zrobiła studium psychotroniki, reiki, ushui, shikiroho, pierwszy i drugi stopień, cokolwiek to nie oznacza, Centrum Astrologii i Medycyny Niekonwencjonalnej Jupiter, gdzie właśnie rok czasu miała astrologię i psychologię, Akademia Psychologii zorientowanej na proces szkolenia Psychologia 2007-2008, jest zapisana jako rzemieślnik bioterapeuta w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, z takich z coaching w biznesie, mentor ACC, cokolwiek to nie oznacza. No i Politechnikę Łódzką, czyli wypowiedzieć się potrafi, bo wiecie, no to też daje jakieś, robi astroterapię. Prosiłam ją, żeby mi napisała to wszystko, bo ona mi oczywiście opowiadała, ale ja nie byłam w stanie zapamiętać tego wszystkiego, dlatego krótką notkę o autorce, jak gdyby również będziecie mieć. A tak jak mówię, już poza papirologią, tak? Czyli poza tym, o co ją poprosiłam, czyli żeby napisała, jakie ma umiejętności i co będziemy robić, żebyście też wiedzieli, bo ja akurat do horoskopu tu nie jestem w stanie wymyśleć, co jest potrzebne. Się na tym za bardzo nie znam, trochę tak, ale za bardzo niekoniecznie. No to oprócz tego bardzo miła, sympatyczna osoba, z którą świetnie się rozmawia. Powinno być fajnie, mam nadzieję. Marysia mówi, warto być na każdym webinarze, na pewno się zapiszę. Tak, już jest na sklepie w zakładce nowości. Ja Wam będę przypominała co tydzień, bo znowu będzie, a ja chciałam, a przeoczyłam, a ja po prostu mam wtedy nerwa, bo szkoda, bo tu jest duży wydatek takiej energii, typu, żeby zadziałało, żeby coś, no wiadomo, zawsze może technika się zbiesić, ale wiecie, to wtedy powtarzamy, w razie w, jeszcze nam się odpukać w niemalowane nie zdarzyło, ale technika jest tylko technika, natomiast, no wiecie, nawet można jechać na kurs i może coś się z kołem zrobić, także tak. Ja jestem exciting bardzo, jeżeli chodzi o ten kurs, dlatego, że ja sama mam to fajne, że siedzę i sobie słuchajcie i będę wiedzieć, to jest po prostu będę wiedzieć. Nie jest mi to przydatne do kart czy do czegokolwiek, ale tak się łączą wszystkie dziedziny ezoteryczne, astrologia, numerologia, wszystko się łączy, że potem się okazuje, że nagle o tu się oświeciło coś odnośnie tarota, a tu się oświeciło coś odnośnie czegokolwiek i to wiecie, układamy sobie te klocki tam potem, tam budujemy, a potem siedzimy na kiblu i wymyślamy swoje spiskowe teorie. Jest świetnie, także warto, kto był na webinarach, ten wie, że warto. Dokładnie tak. No i ostatnia rzecz, i to już nie jest ogłoszenie wiedźmofialne, ponieważ już terminarz jest zapisany, mam nadzieję. Chciałam się pochwalić oczywiście dlatego, że jest poniedziałek. Kolejną laleczką życzeniówką, która leci na, nie powiem na co i nie powiem do kogo właśnie, tak? A, i właśnie a propos grup ezoterycznych, wchodzę na jedną. Dziewczyna się pochwaliła swoją pierwszą żadanicą, słuchajcie, pierwszą żadanicą, a ktoś tam, absolutnie nie powinnaś pokazywać, nie, bo ją zeżre jej energia. Widz, który zobaczy. A ona z taką radością się podzieliła. Ja nawet nie skomentowałam, bo staram się nie odzywać. Znaczy, no staram się nie odzywać, po prostu jakbym się zaczęła odzywać, nie byłoby dobrze. Każdy swoje wieści ma i potem dramat. Natomiast ja oczywiście nie powiem komu i na co, dlatego, że nie, po prostu. Ale nie dlatego, że obraz tej lalki, jak zobaczycie, to zeżre wam, to jej oczy wyżre normalnie, nie. To jest magiczna rzecz. Tutaj można by było to gryźć, a to ma działać. Kumacie to. Dobry mag,
A w ogóle to naprawdę nie było tak, że się żadańc nie pokazywała, a lichodziejki, upowały wisiały, a te kuniki stała, wszystko. W ogóle kto to wymyśla? Oczywiście są takie rzeczy, których się nie pokazuje. Ale nie wszystkie, a dziewczyna taka szczęśliwa i tak ją ten... Ach, powiem wam. A ta jest moja morska księżniczka, ponieważ ma tutaj morskie oko i w ogóle jest cudna. I ja w ogóle uwielbiam i ja zawsze muszę, jak już zrobię, to muszę wam pokazać, bo ja sobie je wielbię, głaszczę, sypiam z nimi, a potem wy dostajecie tą cudownie zakochaną w tych lalkach energię, żeby jak najlepiej działała. Moje dzieci w świat puszczam i tak w ogóle jest zachwyt. I muszę. I musi ich. Wszyscy muszą ją obejrzeć, pochwalić, całuskować. W tym domu i tak żadne złe oko nie dotrze. Jak spróbuję, to się potknie. I złe oko jej nie dotknie. Jak spróbuję, to się potknie. No i mam drugą żadanicę, która ma taką, powiem wam, pierwszy raz zrobiłam tak, że ona może faktycznie stanąć w jakimś czymś. Tak wygodnie, ale zrobiłam jej kieckę, podwiązując tutaj, po to, żeby była taka bufka, bo w taką bufkę to można bogactw materialnych, możliwości nałożyć. Jest to pani profesorka, normalnie tutaj styczką, w teczce są artefakty. Żadanica też, myślę, że buźka cudna, tutaj YouTube'owi też pokażę, bo YouTube trochę mniej będzie widział. Cudna buźka, warkoczyk, trochę lniana, trochę splendor. Długie ręce specjalnie zrobione, to nie jest, że zaburzyłam ja proporcje, ale długie ręce ona mieć chciała, specjalnie zrobione, żeby zagarniać, powiększać i po prostu do siebie, dla dobra swojego, bez szkody, dla nikogo. I no ja, tak jak mówię, ja sobie tak zawsze mówię, Dorota, nie wysyłamy dopiero po poniedziałku, bo najpierw się pochwalę, pouściskuję, powykochuję. Ona by już wysłała, ale nie ma szybko. Magia nie dzieje się szybko. Wiśniewska musi, teraz mam szminkę, to nie będę, ale wycałować, wypieścić i dopiero puścić w świat, bo wtedy wiadomo, że to jest dobra energia, a nie fabryka czy manufaktura, tylko tu po prostu rękodzieło. Co prawda lepsze bądź gorsze, whatever, ale magiczne zawsze. Także to wam chciałam na koniec pokazać. Podsumowując, czwartek rytuał zdrowotny z linka na szkole. Zapisujcie się na szkołę. Ogłoszenie podwieszone na szkole. Wszystkie niejasności wyjaśnia. W sobotę o 14:00 talizman podróżny. Tak będzie można odtworzyć z linka. Tak będzie można odtworzyć, bo będzie normalnie na kanale dla wszystkich. Tutaj nam nikt nie zaburzy naszego kręgu, bo nikt tam nie wejdzie. Nawet jak się hejterzy pojawią, to naszego po prostu się odbiją. Żadne czy nie będzie zaburzone. To można działać. Zdrowotny nie chce tak robić po prostu, żeby tam obcy włazili. Po co? Nów w czwartek następnego tygodnia i przygotowujcie się mentalnie do webinaru astrologicznego. Ja oczywiście polecam zajrzenie na sklep. Tam jest bardzo mało rzeczy, ale są wszystkie magiczne. Można sobie od węzełka po lalki zamówić, więc lata to robię. Warto. Aha, brakło olejku na bogactwo, aczkolwiek tak. Teraz mamy niestety przednowiem, więc trzeba będzie na to poczekać. Sorry, przednowiem olejku na bogactwo nie urządzę. Tak, no to i w powiem. Tym, jak kupujecie webinar, to odbiór osobisty. A tak, tak. Jak webinar naliczyć, jest kupiony, tak. Odbiór osobisty, bo tak to no, najtańsza paczka to jest tam chyba 15 zł, tak. Bo tak to kosztuje. No to bo właśnie. Po co naliczać, no, nie ma co naliczać. O. Dobrze, w czerwcu. A, jeszcze jedną rzecz będzie się działo w czerwcu, ponieważ iż mamy oczywiście rytuał lity pudełkowy, który odbędzie się o 21 czerwca, ale dla grupy o 22 już tam kajeciki przywracać. 21 czerwiec to jest dzień, ja sprawdzałam i ja nie pamiętam. Poniedziałek. 21 czerwca o 22 szeroko dostępny rytuał Lity dla wszystkich jednorożców, więc po prostu wchodzicie na kanał i o 22 będzie, ponieważ godzinny rytuał, do godziny ja się spokojnie wyrobię z pudełkowym, te osoby, które mają pudełkowe o 21 będą pudełkowy miały. Także takie rzeczy tylko w erze, kajeciki mam nadzieję zapełnione. Miałam wam jeszcze pokazać notesy i stemple, ale to we vlogu macie. Którymś. Także wam nie będę pokazywała. Dobra, czyli moi kochani,
Żegnam się z widzami YouTube'a. Buziakuję Was, tylko muszę zobaczyć, gdzie ja mam Wasze wyłączenie. Pa, pa, pam.